7:09. Twój początek dnia. W naszym poranku czas na kolejną rozmowę. Przy telefonie pani dyrektor Małgorzata Bortko, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy na warszawskim Żoliborzu, ekspertka do spraw pracy z rodziną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, chcieliśmy chwilę porozmawiać na temat właśnie środowiskowych domów samopomocy. Dla niektórych to pewnie będzie z naszych słuchaczy pierwsze zetknięcie się z taką nazwą, z taką instytucją, z waszymi działaniami. Na czym polega idea, pomysł i codzienność takich środowiskowych domów samopomocy? W dużym uproszczeniu mówiąc, może ja powiem taką rzecz, że środowiskowe domy istnieją na mapie takiego społecznego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi praktycznie od 1995 roku. W Warszawie pierwszy taki dom powstał w 1996, nasz był drugi w 1997. I mówiąc w dużym uproszczeniu, środowiskowe domy mają tworzyć oparcie społeczne dla osób, które obejmują wsparciem. Tak, i teraz gdybyśmy chcieli zdefiniować to oparcie społeczne, to każdy sobie to może zrobić, tak, ale przede wszystkim jest to rozumiane jako podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności, które są ludziom niezbędne do samodzielnego życia, organizowanie w środowisku takich form pomocy, która jest adekwatna, czyli rozwijanie różnego rodzaju relacji w środowisku społecznym, ale również w taki sposób, żeby osoby miały swoje środowisko, w którym mogą funkcjonować na takich samych zasadach, jak i zdrowi rówieśnicy. Mówię w ogromnym uproszczeniu. A dla kogo skierowane jest to oparcie? Bo jak rozumiem, no też potrzebna jest i wykwalifikowana odpowiednia kadra do stopnia problemu, do stopnia niepełnosprawności, także tego wszystkiego, z czym zmagają się na co dzień wasi podopieczni. Więc może ja opowiem o swoim środowiskowym domu, dlatego że bardzo trudno mi jest mówić w imieniu wszystkich, bo to jest bardzo szeroki zakres osób, które są objęte wsparciem, tak? Czyli to mogą być również osoby na przykład z chorobą Alzheimera czy różne inne. Ale powiem tak, dom na warszawskim Żoliborzu jest domem, który oferuje wsparcie dwóm grupom ludzi. Pierwsza to są osoby, które z uwagi na kryzys psychiczny, doświadczenie takiego kryzysu, utraciły częściowo taką normalną swoją właściwość do zarządzania własnym życiem, do utrzymywania relacji społecznych, do pełnienia ról, które są adekwatne dla ich, nie wiem, dla ich wykształcenia, dla ich środowiska, dla ich umiejętności. Tak? I to jest pierwsza grupa osób. Druga grupa osób to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które z oczywistych przyczyn tak mają również poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Tak, i teraz zupełnie różne wymagania są wobec osób, które realizują wsparcie dla grupy A, czyli dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a zupełnie inne są wymagania wobec osób, które zajmują się wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, bo to też jest ważne, że 10 z uczestników środowiskowego domu w programie B to są osoby z autyzmem. Tak? I teraz tak, potrzebujemy, znaczy usługi te realizują przede wszystkim osoby z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, ale również rehabilitanci, również na przykład mamy również dwie osoby, które pełnią rolę opiekuńcze, czyli są opiekunami. A jak wygląda wsparcie, jeśli chodzi o finanse, mówiąc wprost, bo brzmi to bardzo, bardzo dobrze, ogrom potrzeb dla takich osób jest wielki. Pytanie, jak to jest finansowane na co dzień? Skąd macie pieniądze na codzienną działalność? Bo to nie jest prosta sprawa, jak się domyślam, taka codzienność z pracy z wymagającymi podopiecznymi. Wygląda to w taki sposób, że naszym źródłem utrzymania jest dotacja na działalność bieżącą, która ta dotacja jest wypłacana przez z pieniędzy rządowych, tak? Czyli to jest wskaźnik, który jest liczony w taki sposób, że kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą pomnożone przez liczbę uczestników, i znaczy 290% tego kryterium jest w tym roku po wielkich staraniach zostało zwiększone z 250%. I to powiem tak, że ogromnym problemem jest to, że samorządy, na przykład samorządy w województwie mazowieckim, nie mogą uczestniczyć finansowo we wspieraniu działalności środowiskowych domów. I to na przykład dla nas jest ogromny problem, bo mamy życzliwe samorządy, które chętnie by takiego wsparcia udzieliły, ile tylko mogą, natomiast zwyczajnie nie mogą tego zrobić zgodnie z literą prawa.
Znaczy coś się dzieje na tym polu, jeśli chodzi o jakieś ułatwienia, by to mogło po prostu funkcjonować skuteczniej i profesjonalniej. Tak, mieliśmy kilka rozmów z Ministerstwem Rodziny, znaczy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak, mamy takie przekonanie, że tak, no, pani ministra i pracownicy ministerstwa doskonale rozumieją środowiskowe domy i potrzeby, które wynikają z działań, które są naprawdę bardzo szerokie. Z tym, że no, mam takie wrażenie, że to jest taki syndrom za krótkiej kołdry. Tak, i oczywiście nie mamy zamiaru poprzez, znaczy mówię my to, czyli środowisko osób prowadzących środowiskowe domy i pracujących w środowiskowych domach. Tak, no, marzymy o tym, żeby jednak ta problematyka środowiskowych domów i tego, że są to szczególne grupy osób, które wymagają wsparcia, że tak, no, w końcu ktoś nasz głos usłyszy i w jakiś inny sposób będzie można finansować działalność środowiskowych domów. Naprawdę, bo tak, no jest, powiem tak, że my właściwie obniżamy jakość usług. Czyli na przykład 10 lat temu codzienne treningi kulinarne prowadzone w środowiskowych domach były normą. W tej chwili, jeżeli to robimy raz w tygodniu, to uważamy, że jesteśmy bardzo gospodarni. Tak wygląda nasza rzeczywistość. A oprócz tego to jest oczywiście, to jest jedna z potrzeb prowadzenia treningów kulinarnych. Tak, a nam się zdarza coraz częściej prosić o partycypację samych uczestników i ich rodziny, jeżeli chodzi o wyjścia w różne fajne miejsca, czy na realizację takich różnych zajęć, które nie wymagają tylko kredek i papieru. No właśnie, chciałem się zapytać jeszcze o to, kto może skorzystać z takiego wsparcia jak Dom Samopomocy, bo rozumiem, że środowiskowe domy to nie tylko Warszawa, nie tylko duże miasta, ale nie wiem, Łomża i mniejsze miejscowości również. Pytanie o to, czy w związku z tym, że ta kołdra, jak pani powiedziała, jest czy bywa za krótka w wielu takich miejscach, no nie jest tak, że za chwilę będziecie musieli kolejnym chętnym powiedzieć sorry, ale no nie mamy dla was miejsca, bo nie mamy dla was po prostu pieniędzy. Taka możliwość istnieje, szczególnie jeżeli chodzi o bardzo małe miejscowości, tam, gdzie infrastruktura drogowa, gdzie możliwości komunikacji, takiej komunikacji ogólnie dostępnej są naprawdę bardzo mocno ograniczone, tam środowiskowe domy muszą zapewnić również dojazd swoim uczestnikom. I wygląda to w taki sposób, że o ile w ubiegłych latach ten transport był realizowany codziennie, tak w tej chwili mamy głosy, że na przykład część uczestników jest przewożona 3 razy w tygodniu, w danym tygodniu, w kolejnym 2 i odwrotnie kolejna grupa jest przewożona 3 razy w tygodniu, no ta, która miała 3 razy w tygodniu, jest przewożona 2, więc to są na tyle takie poważne problemy. My w mieście stołecznym Warszawa nie mamy na szczęście problemów z komunikacją, bo jest dobrze zorganizowany transport dla osób również z niepełnosprawnościami. Tak, natomiast tak jak popatrzymy w skali kraju, no to te problemy są naprawdę ogromne. Znamy no domy, to które dziennie przejeżdżają 400 kilometrów z samochodami, żeby dowieźć uczestników. 400-450 kilometrów. I jeden z takich domów jest w województwie mazowieckim. To jest po prostu pełny bak paliwa tak naprawdę na jeden, góra 2 dni. Na co jeden za tym dzień. Idzie finanse. Na jeden dzień dokładnie. Co za tym idzie pieniądze i wyzwanie. Jeszcze dopytam o taką trochę szerszą perspektywę, bo nie ma co kryć. Dane demograficzne są takie, że jako społeczeństwo będziemy się po prostu starzeć. Że tych wyzwań dotyczących pomocy dla osób wymagających większego wsparcia niż tylko otwarcie świetlicy, no będzie absolutnie więcej. Czy pani ma przekonanie, że albo potrzebę, że jednak debata publiczna tutaj, mocno mówiąc kolokwialnie, nie dojeżdża, że my się skupiamy na zupełnie w tym akurat konkretnym wymiarze na sprawach albo nieistotnych, albo trochę od złej strony zabieramy się za problemy? Takie mam wrażenie, że w ogóle nie odbyła się w Polsce dyskusja ani o kształcie pomocy społecznej, ani o kształcie, czyli o jakiejś koncepcji, według której powinniśmy wspierać osoby z niepełnosprawnościami. I jeżeli ta dyskusja się nie odbędzie, no to będzie tak, jak to będzie to działało, tak jak działa w tej chwili, czyli są różnego rodzaju ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy, ośrodki wsparcia. Tak, natomiast nie ma systemu, który byłby naprawdę systemem skutecznym we wspieraniu osób. I teraz sytuacja wygląda tak, jeżeli sobie uświadomimy, że 1/4 z nas na przestrzeni swojego życia będzie miała różnego rodzaju zaburzenia, które można sklasyfikować jako zaburzenia psychiczne, to sprawa, znaczy pokazuje to skalę problemu.
że w każdym momencie swojego życia, po pierwsze, możemy stać się osobą, która będzie wymagała wsparcia z uwagi na zaburzenia psychiczne czy różnego rodzaju inne niepełnosprawności. I teraz pytanie, gdzie będziemy tego wsparcia szukać? Tak? I potem znowu będą głosy rodzin, które nie będą w stanie podołać zadaniom wynikającym ze sprawowania osobistej opieki. Tak, a jeszcze wielkimi krokami nadchodzi deinstytucjonalizacja. Tak? Czyli taki obowiązek takiego zorganizowania życia społecznego przez samorządy, żeby w środowiskach lokalnych było miejsce dla wszystkich mieszkańców. Więc po prostu nie wiem, wiele wyzwań się musi odbyć. Wiele wyzwań. Musi się odbyć absolutnie, bo inaczej po prostu nie tylko kołdry zabraknie, ale po prostu miejsc pomocy i tego wszystkiego, co będzie wymagało polskie społeczeństwo, bo po prostu system po prostu się nie podomyka tak, jak powinien się podomykać. Na koniec chciałem zapytać o takie. Jeszcze mamy czas na to, żeby tę dyskusję odbyć. Chociaż tego czasu też, umówmy się, jest absolutnie coraz mniej. Jeszcze zapytam o takie szerzej. Czy my jako zwykli słuchacze, obywatele możemy jakoś wspierać takie instytucje jak domy samopomocy? Oczywiście, że tak. Taką formą, którą właściwie realizuje każdy środowiskowy dom samopomocy, jest na przykład wolontariat. A tak, i to nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie liczby godzin poświęcone na pracę z osobami z niepełnosprawnościami, tylko na przykład, nie wiem, 2 razy w miesiącu po 2 godziny. Albo też na przykład ktoś potrafi zarządzać, nie wiem, zrobić stronę internetową. Ktoś inny może na przykład zna się na kwiatach i potrafi tak doradzić w okresie wiosennym, jakie kwiaty możemy sadzić, czy cokolwiek innego. To jest naprawdę szeroki zakres różnego rodzaju działań. Wolontariat pracowniczy na przykład. Są firmy, które dysponują bardzo zróżnicowanymi zespołami. I na przykład taki wolontariat w ubiegły piątek mieliśmy w środowiskowym domu i dzięki temu mamy wyremontowane jedno pomieszczenie, mamy wyremontowany taras, mamy również pomalowane barierki dookoła środowiskowego domu. Taki drobiazg, 12 osób, tak w porozumieniu z szefostwem tej firmy i jest zupełnie inna przestrzeń, więc naprawdę nie trzeba dużo, żeby móc wspomóc środowiskowe domy. Czyli tam, gdzie państwo albo samorząd nie domagają systemowo, finansowo, warto takie małe, pospolite ruszenie gdzieś oddolnie ruszyć. Jeśli jest w państwa okolicy właśnie środowiskowy dom samopomocy, rozumiem, że można zadzwonić, zapytać o formę wsparcia, czy to właśnie w kwestii wolontariatu, czy to jakiejś umiejętności, którą można się przysłużyć i nie wiem, zorganizować zajęcia dla podopiecznych albo gdzieś tam pomóc raz czy drugi. Bardzo serdecznie dziękuję, polecamy tego rodzaju instytucje, bo to absolutnie coś, co polskie państwo powinno chuchać i troszczyć się, a bywa oczywiście niestety różnie w praktyce, ale może to rzeczywiście początek dyskusji, którą będziemy odbywać jako społeczeństwo, bo takie są wyzwania przed nami. Pani dyrektor Małgorzata Bortko z Środowiskowego Domu Samopomocy na warszawskim Żoliborzu była naszym gościem. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję. 7:09. Twój początek dnia.